Burmistrz Śmigla Małgorzata Adamczak zaprosiła miłośników wędrowania z kijkami na spacer po gminie Śmigiel. To pierwsza tego typu inicjatywa dla mieszkańców Śmigla, mająca na celu propagowanie wspólnego spędzania czasu dla zdrowia na świeżym powietrzu. Będzie zainteresowanie jak najbardziej. Jestem za tym, żeby było więcej takich spacerów, bo przy okazji możemy poznać miasto, wioski, także spotkać się innych mieszkańców. Myślę, że to jest sympatyczne. Wśród uczestników marszu była Genowefa Nowak, która, jak nam powiedziała, nie cierpi bezczynności, a wolny czas często spędza na rowerze. Na razie nie udało się jej zachęcić do marszu koleżanek, ale może następnym razem je przekona. Lubię być na świeżym powietrzu, a koleżanki mam takie, co siedzą przed telewizorem. Tu ją boli, tam ją boli, a ja lubię się ruszać. Miłośnikom marszu z kijkami niestraszna była nawet pogoda. Impreza odbyłaby się nawet, gdyby nie przestał padać deszcz. Do pokonania było 6 km. Do dobrej zabawy wystarczy chęć, kijki, odrobina samozaparcia, wygodne buty i odpowiedni strój. Aura okazała się jednak łaskawa dla uczestników marszu. Deszcz ustał, a trasa prowadziła zakątkami Śmigla w pięknej jesiennej scenerii.